Przedstawię dziś Państwu nowy model opryskiwacza ciąganego firmy Unia. Jest to model EGRET, który występuje w trzech pojemnościach zbiornika głównego. 2000, 2500 i 3000 litrów. Do wyboru są również cztery szerokości belki polowej. 15, 18, 20 i 21 metrów. Tak jak widzicie Państwo, konstrukcja maszyny jest zwarta, bryła opryskiwacza jest bardzo kompaktowa, belka składa nam się równolegle do poziomu podłoża, dzięki czemu jej elementy nie wystają diametralnie poza ogólny obrys maszyny. W prezentowanym dzisiaj modelu z prawej strony opryskiwacza mamy własną pokładową hydraulikę opryskiwacza, dzięki czemu maszyna może współpracować również z ciągnikami starszego typu, które mają małą liczbę wyjść hydraulicznych. Z prawej strony mamy również stopę podporową. Oczywiście przy odczepianiu opryskiwacza montujemy ją na niższy punkt, dzięki czemu możemy w sposób bezpieczny i komfortowy odpiąć opryskiwacz od ciągnika. Podczas pracy stopa podporowa jest montowana wyżej, dzięki czemu w trakcie pracy nie uszkadza ona nam plonu. Kolejnym ważnym elementem w opryskiwaczu EGRET jest suchy wskaźnik poziomu cieczy, dzięki któremu możemy cały czas bezpiecznie z kabiny ciągnika monitorować, ile cieczy użytkowej zostało nam w opryskiwaczu. W opryskiwaczach EGRET standardowo montowana jest pompa Z260 o wydatku 260 litrów na minutę. Mamy tutaj możliwość podejrzenia ilości oleju w pompie, więc wiemy na bieżąco, kiedy musimy go uzupełnić. EGRET wyposażony jest standardowo w dwuobwodowe hamulce pneumatyczne, standardowy zaczep na dyszel górny. Tutaj mamy zastosowany dyszel skrętny, więc widzimy tutaj system sterowania dyszlem. Dyszel jest półautomatyczny, jest możliwość manualnego sterowania skrętem lub odbywa się to w sposób właśnie półautomatyczny. Ciągnik, z którym współpracuje opryskiwacz EGRET, musi być wyposażony w wałek WOM o prędkości 540 obrotów na minutę. W prezentowanym modelu zastosowaliśmy opcjonalny rozwadniacz o pojemności 60 litrów. Dzięki zwiększonej pojemności rozwadniacza możemy w sposób bezpieczny rozpuszczać w nim sypkie środki ochrony roślin. Mechanizm opuszczania rozwadniacza jest bardzo prosty. Wystarczy pociągnąć dźwignię i rozwadniacz, który jest zawieszony na równoległo boku, opadnie nam na dół. Po otwarciu rozwadniacza możemy w bezpieczny sposób położyć sobie na tej części miarkę lub pojemnik ze środkami chemicznymi. W zestawie do nowego rozwadniacza jest też specjalna lanca, dzięki której możemy w bezpieczny sposób zasysać środki chemiczne prosto z opakowania. W opryskiwaczach serii EGRET mamy zastosowany trzystopniowy system filtracji. Mamy tutaj filtr główny, filtr samoczyszczący, a z tyłu przy elektrozaworach mamy zamontowane specjalne filtry sekcyjne, osobny filtr dla każdej sekcji roboty. Po lewej stronie opryskiwacza zostały umieszczone wszystkie zawory sterujące, opisane czytelnymi piktogramami. Ponadto w standardzie mamy złącze do napełniania typu Camlock. Opcjonalne dostępne jest złącze hydrantowe. Orczykowy system regulacji w połączeniu z siłownikiem wykonawczym umożliwiają podążanie kół opryskiwacza za śladami ciągnika. Z tyłu maszyny mamy też widoczny układ amortyzacji pionowej belki opryskiwacza, amortyzacji poziomej oraz opcjonalnie możemy zamontować oświetlenie nocne belki polowej w technologii LED. Do wyboru mamy światło białe lub niebieskie. W opryskiwaczach EGRET mamy standardowo 5 sekcji roboczych. Możemy je jednak rozbudować do 7 lub 9 sekcji. Elektrozawory sterujące sekcjami zostały wypuszczone na tył maszyny po to, aby prędkość działania sekcji była szybsza, czyli po prostu szybciej włączamy i wyłączamy poszczególne sekcje.
Opryskiwacze Egret charakteryzują się solidną belką o konstrukcji kratownicy z możliwością redukcji szerokości roboczej z 21 metrów do 15 i z 20 do 16 metrów. Belka zawieszona jest na windzie. W opryskiwaczu standardowo zamontowane są głowice trzypozycyjne z kompletem rozpylaczy, dzięki czemu zmiana typu rozpylacza jest bardzo prosta. Nowością w opryskiwaczach serii Egret jest opcjonalny system węży dedykowanych do aplikacji nawozów w formie cieczy. Wymiana rozpylacza na wąż jest bardzo prosta. Rozstaw pomiędzy wężami wynosi 75 cm, dzięki czemu system ten idealnie nadaje się do aplikacji nawozów w formie cieczy. W opryskiwaczu możliwa jest mechaniczna regulacja szerokości rozstawu osi od 1,5 do 2 metrów. Standardowo opryskiwacze serii Egret wyposażone będą w komputer spray firmy Miller Electronic, jednakże w prezentowanym modelu zdecydowaliśmy się zastosować komputer Radeon firmy T-Jet, który umożliwia nam obsługę wszystkich funkcji opryskiwacza od ustalenia ciśnienia poprzez dawkę cieczy na hektar, prędkość roboczą oraz wiele innych funkcji, które możemy sobie dowolnie zaprogramować na ekranie terminala. Mamy też tutaj możliwość kontroli wszystkimi sekcjami opryskiwacza oraz obsługę oświetlenia belki roboczej, blokadę lub odblokowanie belki, niezależnego rozkładania lewej lub prawej strony, kąta pochylenia belki, czyli prawa strona wyżej, lewa strona wyżej, podnoszenia i opuszczania belki polowej oraz całą kontrolę wstrętnego zaczepu. Od odblokowania tego systemu poprzez kontrolę manualną lub włączenie kontroli automatycznej dyszla wstrętnej. Komputer Radeon możemy rozbudować o nawigację Matrix, dzięki czemu możliwe jest automatyczne włączanie i wyłączanie poszczególnych sekcji opryskiwacza.